Zagramy sobie dzisiaj w giereczkę jednorazóweczkę tak zwaną, czyli grę, która się nazywa War Wars. World Wars chyba, poczekajcie. Tak, powiedziałem jak się nazywa i się zastanowiłem, że jakąś głupotę palnąłem mocną. War Wheels! Dobra, to nieważne. War Wheels. To nawet lepiej, że tak się nazywa, bo tak to było głupie. Jak tu się strzela? A, bo ja muszę tu wjechać, żeby strzelać. A, ja muszę się zatrzymać, czyli standardóweczka w tego typu gierach. War Wheels. Mocarne dźwięki lecą z głośników. No taka typówka, no faktycznie chwilówka. Spodziewałem się, że może coś będzie fajniejszego. Bo to jednak jakieś czołgi czy coś. A tu nie, po prostu taki... Nie wiem jak się tego typu gra nazywa fachowo. Dowiem się, obiecuję. Następna taka gra, którą nagram, na pewno będę wiedział jak się nazywa. Jeżeli chodzi o, nie wiem, gatunek tej gry. Stage 1-1, czyli już nie będzie tak łatwo. No na pewno wygląda lepiej dla mnie niż poprzednia tego typu gra, którą grałem, czyli coś tam Archer. Czy tam Archers, czy War... A, nieważne, zobaczcie. Select new skill. Multishot, attack boost, diagonal bullets. No, attack boost, nie wiem, może... Multishot, nie, no to będzie chyba najlepsze, bo to takie, że ogarnie więcej przeciwników dookoła. Jeżeli będzie taka potrzeba. A, to nowość tego typu gierach, bo nigdy nie jechało się do boku, tylko zawsze kurde do przodu. HP boost, recovery HP. Fajnie. To był wybór jakby logiczny i nie wiem, czy ktokolwiek w tej grze wybrałby coś innego. Help me! New skill. Front bullet. O. Czyli będę miał potrójne i podwójne, czy jak to wygląda teraz? No jeżeli mam coś tu chwalić w tej grze, no to faktycznie to, że nie jeździ się cały czas do przodu. Mapa wygląda ok. Co, na razie tyle. No i to, że się gra jednak czołgiem. Co, czym ja się jaram w ostatnim czasie, co jest na moim kanale widoczne. Na pewno każdemu, choćby wszedł na dwa razy, to wie, że nagrywam czołgi. Help me! Help me! Dobra. Attack boost, attack speed. No, attack speed. Proste. Chcę szybciej strzelać. Co to było? No, jeżeli miałbym znowu coś powiedzieć na temat tej gry takiego znowu pochlebnego, to myślę, że jest to najlepsza gra, jaką grałem, w której się jedzie i się strzela i trzeba się zatrzymać, żeby strzelać. Szczerze, najlepsza gierka do tej pory tego typu. Nie wiem, czy to będzie jednorazówka nawet. Chociaż nie, na pewno nie zdecyduję się grać do nie wiadomo którego stage'u. No, nagrywam, żeby pokazać jak wygląda. Myślę, że to wystarczy. Dla mnie i dla was.
na pewno jest fajna i godna polecenia, na tę chwilę przynajmniej. Zobaczymy po bossie, bo boss to zawsze jakieś kolejne wyzwanie. No taki no, Terminator. Panie Terminatorze, jak pan tak może? Wow. Jeździ, no nie no. Petardka. Nie wyjdę z tego, kurde, z pełnym HP, także naprawdę jest okej. I nie wiem, co tu zrobić. Musiałem jedną zgarnąć. Easy. Było easy, ale nie było aż tak easy, żeby no się czuć jakoś super wybitnie dobrym. Fajne. Rank up. Climb. Bonus. Czyli tu są jakieś upgrade'y na 100%. Garage. Equip. Czyli mocniejsze działko. Na razie idziemy według instrukcji. 6 minut za nami, także jeszcze kilka minut na pewno sobie spędzimy w tej grze. Jeden, dwa. Zobaczymy, jak to działo strzela. Taki typ. Znaczy nie chodzi mi teraz o działo, tylko komentuję to, co zrobił ze mną ten przeciwnik. Czy jak strzelał. HP boost. Piercing shot. Nie wiem, co to jest, ale i tak wolę HP. Zdecydowanie. Gdzie to go? Czemu on tak przyspieszył jak wariot? Ty wariocie. No zdecydowanie jest to lepsza pozycja niż poprzednie takie szutówki. Szutówki i klikówki. O kurde. Mi się włączył jakiś set w ogóle chyba, bo no niemożliwe, żebym miał tyle w ulubionych piosenek redeemowych. Komentując tą muzykę, którą bardzo możliwe, że słyszycie. Bo jednak ten mikrofon ściąga z całego pokoju dźwięk. Byście zobaczyli, jak go mam wygiętego na bok. Multishot jeszcze nie brałem, także weźmiemy multishot tym razem. Później zobaczyć, co to za secik, jakiego producenta. A, bo tam był jakiś stage, bo ja w ogóle nie patrzę na tą mapę, a ja może coś nawet ominąłem wcześniej. Wow. Dość łatwe to jest wszystko, czyli tam też ominąłem na dole. To zmienia w ogóle postać rzeczy. To ja mogłem w poprzednim stage'u też ominąć i czegoś nie wziąć. No help me! A nie. Recover HP, attack speed. To tak działa. Się odsłoniło, jak tu wszedłem. Dobra. Idziemy tam, gdzie czaszka. Bo coś czuję, że tam będą jakieś fajne rzeczy. To tam, gdzie czaszki, to fajne rzeczy są. No, chyba, że jesteście na cmentarzu.
help! Help me! Help me! Zaraz cię uratuję. Attack boost, front bullet. I w końcu wziąłem ten piercing shot, czy nie? Dobra, weźmy to. A tu co? Boss? Nie. Yeah. Dobra, reklamy to nie będziemy oglądać. Choć może czasami miałbym nawet ochotę w trakcie filmu, ale... Jak pomóc zrobić ten... Policję reklamową. To już przy okazji zapraszam na kanały, które ja lubię, czy też mam udostępnione, że polecam. Między innymi właśnie kanał Ponosa, tam jest. Są tam też kanały, które mniej nagrywają, więcej nagrywają. Zapraszam. Mamy 11 minutę gry. Ten jest silny. Czy też inaczej, wytrzymały. Nie spodziewałem się, że w filmiku będę miał przez cały czas grania będę miał redeemy w tle. Mocne te dubstepy. Dobra. Bouncy Wall, Attack Speed, HP Boost. No, Bouncy Wall to mnie w ogóle nie interesuje. Attack Speed na pewno jest fajnym rozwiązaniem. Tu będzie naprawa. O co chodzi? Człowiek jak nie zna języków, to jest taki przygłupawy. No i ja tak mam, nie wiem co on zrobił. No ale na pewno coś dobrego. Na 3 teraz walę. Stage clear. Tu będzie boss chyba. Nie. No co, no ze stage'a na stage będzie na pewno trudniej, to raczej tak powinno przynajmniej być. Help, help! Help me! Oni przy okazji odnawiają HP, także to jest miłe. A, tu mam jakieś coś po lewej stronie, to pójdziemy tam. Help! Help me! Byli słabi. Jeszcze są. Aha, bo to drugi wave z trzech. Dobra, trzeci wave. Ale nie zauważyłem tego pocisku. Dobra. Nie no panowie, nie będę oglądał reklam. Zadawać skill. Front bullet. Coraz więcej tych kwadratów, tak to nazwijmy umownie, trzeba przejść w stage'u. Czyli będą coraz dłuższe najpewniej. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale na pewno no nie ma nudy. Nie ma nudy. Tu przejdźmy, bo jest jeszcze jeden kwadracik. Ci są słabi. O, tu jest jeszcze jeden. Stage clear. Aha, tutaj jest ten od reparacji. Recovery HP. Okay.
Już niepotrzebnie to wziąłem. Mogłem wziąć w końcu ten Bouncy Wall. Gdzie te bossy? Ja chcę bossa. Ale idź odejść! Zablokowałem się. Jest dziwnie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy przez ekran, czy to coś mnie tu w tej grze zablokowało. O, coś mi wypadło. Jakiś dropens. Dawaj tego dropensa. O, będzie boss. Dobrze. Chodź, bosie. Bo tym, po tym bosie raczej zrezygnujemy z dalszego pokazywania tej gry. Niech to zostanie niespodzianką. No i znowu mi się zablokowało, czyli to przez mój ekran. No tutaj już jest jak w takich strzelankach samolotowych. Nie wiem, czy to przeżyję, szczerze. Muszę załatwić jedną wieżyczkę, żeby wyjść z tego. Ale przyjąłem na klatę jak normalnie gołota z Tysonem. Dobra, zaraz padnie ta wieżyczka. Jak już jedna padnie, to już będzie... Nie! Nie dam rady pewnie. Szkoda. Bo mógłbym się pochwalić, że wygrałem z tym bossem, a tu jednak... Ta jest kurde... O, dobra. Bez jednej wieżyczki to jest szansa, chociaż za mało chyba HP mi zostało, żeby to wygrać. Jeszcze mnie trafił. Udało się? Masakra! 47 HP mi zostało. No taka gierka. War Wheels. Myślę, że śmiało mogę ją polecić. Mimo, że to jedna razówka, to jednak taka solidna. Nie grałem jeszcze w lepszą, także myślę, że śmiało polecam. Jeżeli chodzi o to, czy w nią zagram jeszcze, to raczej nie. Także zapraszam do ściągnięcia i grajcie sobie sami, a ja idę szukać następnych gier dla was. Nara!